Broń jądrowa zmieniła na świecie bardzo wiele. Po jej stworzeniu, rodzaj ludzki uzyskał realną możliwość zniszczenia całej Ziemi. Niewykluczone jednak, że nasz gatunek pozyskał już taką broń przed tysiącami lat, czym doprowadził do unicestwienia rozwiniętej cywilizacji. Nieoczekiwanie, dowodem na to mogą być rzekome ślady po eksplozjach jądrowych na Marsie. Jak się bowiem okazuje, naukowiec z American Institute of Aeronautics and Astronautics, dr John Brandenburg, twierdzi, że na Marsie doszło kiedyś przynajmniej do 2 wybuchów nuklearnych. Ekspert przedstawił swoją teorię na odbywającej się we wrześniu konferencji, gdzie wskazał nawet hipotetyczne miejsca, gdzie mogło do tego dojść. Jego zdaniem, do eksplozji doszło na północ od obszaru znanego obecnie jako Cydonia oraz galaksja z Chaos. Co więcej, Brandenburg stwierdził, że mogą się tam znajdować do dzisiaj artefakty potwierdzające, że planeta ta doświadczyła wojny nuklearnej. Trzeba zaznaczyć, że już wcześniej wielu badaczy stwierdzało, że ślady na powierzchni czerwonej planety wskazują na to, że doszło tam do katastrofy nuklearnej. Podejrzewano jednak, że było ono naturalnego pochodzenia. Dr Brandenburg rozwinął tę teorię, zwracając uwagę, że mogło dojść do wojny, a spustoszony Mars jest po prostu planetą zniszczoną przez bomby jądrowe. Naturalnie sceptycy wskazują, że eksplozje nuklearne powinny pozostawić po sobie kratery, a takowych we wskazanych miejscach nie ma. Ale w Hiroshimie, zniszczonej w wybuchu jądrowym w 1945 roku, również na próżno szukać krateru. Po prostu w celu maksymalizacji zniszczeń takie ładunki odpala się w powietrzu. Zdaniem Brandenburga, właśnie z czymś takim mieliśmy do czynienia. Taka wojna atomowa spowodowałaby, że potężne fale uderzeniowe spustoszyłyby powierzchnię planety i doprowadziły do drastycznych zmian klimatu, co skutkowało zabiciem całego życia na Marsie. Rozmaici eksperci od dawna zwracali uwagę, że powierzchnia tej planety jest spustoszona przez jakieś gwałtowne wydarzenie i wygląda na to, jakby doszło tam do wielu eksplozji jądrowych. Z wiadomych przyczyn nie zakładano, że winna jest temu starożytna wojna jądrowa, ale uznano, że mogło do tego dojść z przyczyn naturalnych. Jako przykład takiej aktywności podawano starożytne reaktory w Gabonie. Wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas, zanim Mars nie zostanie zbadany, będziemy żyli domysłami. A nawet jeśli dojdzie do zaakceptowanej niedawno wartej 19 miliardów dolarów misji NASA na czerwoną planetę, to i tak prawda może zostać ukryta.